Siemaneczko, z tej strony Miedza. Gram sobie dzisiaj w LS-a 15. Dzisiaj jakby co jest niedziela. Gram sobie na mapce PGR, Mafia Soles. Dużo filmików z tej mapki powinno wyjść. Za tydzień jak przyjadę też będę nagrywał. Siewy ogólnie będą nagrywane najprawdopodobniej. No i może koszenie kukurydzy mi się uda zrobić. Ale teraz muszę domucić, mam 2 godziny, a muszę wymucić jeszcze 2 pola. Ale to poproszę Igora, to mi to wymuci na tygodniu może. Także ogólnie to jest bardzo ładny pług, sobie ściągnąłem 20-skibowy i dużego John Deere'a. Goście przyjechali, dobre, nie przerywam nagrywania, bo już szkoda. Już tyle pola zaorałem, bardzo ładnie bierze. Bardzo ładnie wygląda ten pług. Także ogólnie bardzo ładny pług. Fajnie się morał. No, co tu jeszcze? No nie mam bardzo tematów, nie piszecie nic w komentarzach, nie wiem o czym gadać. Mi się tematy pokończyły. Ogólnie piszcie jakiej muzyki lubicie słuchać. Bo ja żyję tylko disco polo. Nie wiem czemu, ale to jest moje ulubione. Także trochę może przyciszę. Nie wiem, czy mnie dobrze teraz słychać, bo trochę mikrosy oddaliłem od siebie, ale ono nie jest mi dobrze ściągać, dźwięk. Teraz. Dobra, powinno mnie być dobrze słychać, dobrze mam ustawione. Tak jak wczoraj mówiłem, że będę orał, no to oram. A nie sądziłem, że takiego sprzęta dorwę gdzieś. Nie ma to jak stronka mod.qs. Bardzo dobra strona z modami do, z modyfikacjami do LS-a 15. Jeszcze tam do 13 czasami wrzucą coś. Także ogólnie bardzo fajna strona, tylko ma jeden minus. Ma 2 plusy. Wszystko jest co ja chcę na tej stronie. I wszystko jest bez limitu ściąganie. A jeden minus, że wszystko po angielsku pisze. To jest jeden minus. Także ogólnie co może muzykę zmienię przez ten czas. Nie wiadę do bagna, jeszcze nie wiadę. O, to jest fajne. Do Rafała koleżanka przyjechała, więc zamknęli mnie w pokoju i ogólnie tak. Ja już oranie, to ja już kurde mam dość praktycznie orania w lesie. Bo tak, to już jest 2. sezon i każde pole już 2. raz oram. Ale fajnie się ora, spoko jest. Tutaj po buraczkach, o kuźwa, zapomniałem tego małego sprzątnąć. Jest różnica w oraniu. To duża różnica. A pojadę teraz na kółko tak jakby. Dobra, strzonę do John Deere'a. Sorry za ten mały rozpiernicz. Się to równo. Dobra, ja złożyło się. W sumie to mam 2 pługi John Deere'a, ale lagi są letkie. Dobra, to później posprzątam. Porywam cię, twój wzrok nie mówi nie, tylko z tobą tańczyć chcę. O, to jest to,
także. Cicho nagrywam teraz. Ogólnie to Rafał przyszedł tu i mi tam gada nad uchem. Raz wystąpił raz na filmiku. Dzisiaj chciałem z Igorem, ale Igor powiedział, że się wstydzi. No i chciałem z Igorem, ale on nie chciał. No kurde, prawie już go namówiłem, no ale powiedział, że się wstydzi. Także. Już niedługo pewnie filmik przerwie. Już gdzieś pewnie parę minut nagrywam. Już myślałem, że mnie zaoram przez te 10 minut, ale... Ładne FPS-y. Nic, ładne FPS-y mam w miarę, jak na tym polu to... A, ogólnie to dzwoniłem dzisiaj do Jośka. Powiedział, że nie oglądał moich filmików, ale miał dzisiaj obejrzeć. No, także jak pojadę ten 19 do Czułen, to go pierdzielę, że nie uważam. No, ale kurde, fajnie będzie odwiedzić pana Piotra. O, kurde, odwiedzę pana Piotra w końcu może. Także w kolejnym odcinku nie wiem, czy pewnie może zrobię kultywację tamtego buraczyska. Możliwe. Na pewno siew będę robił. Siew kukurydzy zrobię specjalistycznym siewnikiem. To jest ogólnie bardzo duży John Deerek. Udało mi się go ściągnąć. 360 koni. A pług teoretycznie potrzebuje 500 koni, ale... A ja mam motorówkę z kabiną białą łódkę, jak płynę no to pali, a słońce... O, ładnie mi się udało nawrócić. O, kurde, prawie całe pole zaoram na filmiku. Bardzo ładnie się ora, tym powiem szybko. Jak to pisało? 12 metrów szerokość robocza. To jest bardzo dużo jak na pół. I John Deerek też piękny John Deerek. To błoto kochane, jak ja to lubię. O Jezu, o Jezu. Ale śliźnie wygląda John Deerek. Ten mod gnojowicy też ładnie wygląda. Płynę cię, przygoda czeka, bo to droga niedaleka. Obok mnie żaglówek zgraja, ale to nie moja baja. Żadna mnie dziś nie dogoni. Czemu to tak długo nagrywa? Bo ma z tyłu 200 koni. A ja mam motorówkę z kabiną białą łódkę. Ja płynę nią po fali, a słońce rozpali. Faktycznie zaoram całe pole na filmiku. 10 minut to rań. To nie jest dużo jak na LS-a. Pięknie odpali.